Dzień dobry, witajcie. Chyba już się połączyłam, bo miałam tradycyjnie chwilowe kłopoty techniczne. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Tradycyjnie też oczywiście dajcie znać, czy mnie widać, słychać. Ja siebie widzę doskonale, widzę też Sylwię Roszczyk. Cześć Sylwia, bardzo mi miło, że jesteś. Dajcie znać, czy wszystko, jeśli chodzi o nasze połączenie, jest ok, bo zaraz będą ogłoszenia, bardzo ważne. Ok, cześć Piotrek, dawno się nie widzieliśmy, cześć Bartosz. Słuchajcie, na dzień dobry, Bartosz pisze, hejka mądre dziewczyny, meldujesz się. Ok, no to na tą chwilę z mądrych dziewczyn to jest Elżbieta Liberda i Sylwia Roszczyk. Reszta tutaj się nie chce pokazać, bo uwaga, niestety mój gość, pani Jaślarz, niestety dzisiaj do nas nie dotrze. Bardzo nam przykro, ale postanowiłyśmy w zasadzie z Agatą, że połączę się z Wami sama, dlatego że no niestety w ostatniej chwili Agatę coś zatrzymało na drodze. No i po prostu ten live będziemy musiały przełożyć albo po prostu zrobimy dla Was jakieś nagrania, ale fajnie, że jesteście. Słuchajcie, myślę, że zrobimy w ten sposób, ponieważ to dzisiaj ja miałam trochę przepytać Agatę na temat tego, jak współpracuje z inwestorami, głównie z inwestorami prywatnymi, którzy wspierają innych, tak, w zakresie czy to nabywania nieruchomości też, czy też finansowania innych tematów. Także słuchajcie, może zrobimy w ten sposób, że po prostu zróbmy sobie taką krótką sesję Q&A i po prostu zadajcie mi pytania, co z tego zakresu Was najbardziej interesuje, czy macie może jakieś wątpliwości, no bo wiadomo, jeżeli jest inwestor daje, krótko mówiąc, komuś kasę, no to też pewnie odpowiednio chce się zabezpieczyć, więc jeżeli w tym zakresie macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym tu ja jako prawnik poruszyła, to z przyjemnością się do tego odniosę, a jeśli chodzi o spotkanie z Agatą, to myślę, że nadrobimy zaległości. Super, Kasia, że jesteś, bardzo mi miło. Także słuchajcie, no, Sylwia, twoje pierwsze pytanie, jakie są stawki procentowe za pozyskanie kapitału? Powiem w ten sposób, generalnie co do zasady to zależy, tak? To zależy w ogóle, kto taki kapitał, no, krótko mówiąc, zbiera, tak? Także tutaj wszystko zależy też od wysokości, od tego, jakie są zabezpieczenia. Także myślę, że tutaj jakiejś takiej standardowej stawki nie ma. Też no, trzeba po prostu wszystko odnieść, głównie wydaje mi się, do właśnie, tak jak wspomniałam, wysokości kwoty, no i przede wszystkim do formy zabezpieczenia. Paweł pyta, jak zabezpiecza mnie weksel przy pożyczce? Otóż, Pawle, wcale. Powiem wprost, także generalnie jeżeli nasz kontrahent jest niewypłacalny, no i nie macie żadnego realnego zabezpieczenia w postaci hipoteki czy umowy poręczenia, gdzie poręczycielem jest na przykład ktoś, kto rzeczywiście jest zweryfikowany przez Was i po prostu tą kasę ma, no to tak naprawdę macie zabezpieczenie tylko i wyłącznie na papierze, a po prostu nawet jeżeli sprawę taką wygramy, my wiele takich mamy spraw, że na przykład co do zasady możemy klientowi z powodzeniem powiedzieć, że tak, jeżeli pójdziemy do sądu, to roszczenie będzie zasadne, no ale dostajecie tak naprawdę tylko taki wyrok trochę na papierze, no i wtedy oczywiście prawnik się cieszy, że wygrał sprawę, natomiast dla klienta wygrana sprawa to oczywiście odzyskane pieniądze, no a tutaj może niestety tak się nie zadziać, tak? Dlatego też ja bardzo często muszę Wam
Wam powiedzieć, że w swojej praktyce zawodowej spotykam się z takim numerem, że ludzie piszą nie wiadomo jakie umowy, miliony zabezpieczeń, ale te zabezpieczenia, one tak naprawdę tylko fajnie wyglądają na dokumencie, a później jak przychodzi co do egzekwowania tych zabezpieczeń, no to po prostu krótko mówiąc trzeba mieć z czego, więc musicie w bardzo dobry sposób weryfikować po prostu swoich kontrahentów, po prostu no, zadawać im pytania, tak, czy mają majątek, jeśli tak, to jaki. I też tutaj od razu uczulam, jeżeli na przykład, nie wiem, macie jakieś relacje ze spółkami i nawet ktoś tam poddaje się, tak, spółka poddaje się rygorowi egzekucji, te słynne siódemki, no to no niestety okazuje się, że po prostu co z tego, że my to mamy, skoro po prostu nie ma z czego egzekwować. Także tutaj no niestety, ale poza jakby audytem samego tematu, który chcemy sfinansować, no to też trzeba po prostu bardzo sprawdzić kontrahenta, z którym współpracujemy. No i jeżeli to my ten kapitał dajemy, tak, czy no tak jak robią to teraz, tak, są jakieś tam wspólne inwestycje, zbierają niektóre instytucje, tak, kasę na to, żeby coś tam wspólnie sfinansować, biorą pożyczki, no to też nie dajcie się zwieść temu, że to są jakieś tam zabezpieczenia właśnie typu siódemki, czy nawet, o czym zaraz powiem, hipoteki, bo może się okazać, że tych pieniędzy po prostu szybko no, nie odzyskacie. Ja wiem, że ja tak może trochę brzmię, jakbym chciała Was przestraszyć, ale ja jestem prawnikiem od biznesu, tak? I ja, dla mnie wygrana sprawa to ta sprawa, kiedy klient odzyskuje pieniądze, tak? W związku z tym nie będę tutaj Wam opowiadać, że zabezpieczenia, które fajnie brzmią w dokumentach, to one rzeczywiście dają Wam gwarancję, że ta kasa po prostu do Was wróci. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tak, pani Małgosia pisze, żeby podpowiedzieć coś o formach zabezpieczenia inwestora. No to tak jak wspomniałam, no najczęściej jeśli chodzi o te formy zabezpieczeń, no to stosuje się tak poddanie się rygorowi egzekucji, artykuł 777 KPC. No i tutaj oczywiście trzeba to robić, tylko musimy pamiętać, że żeby to w ogóle zadziałało, to musi być to zrobione w formie aktu notarialnego, także ta wizyta u notariusza jest konieczna, bo nawet jeśli taki rygor egzekucji wpiszemy sobie po prostu do umowy, no to on krótko mówiąc nie zadziała, jeżeli nie ma prawem przewidzianej formy. Natomiast no, jeżeli ten rygor egzekucji będzie, po prostu nasz kontrahent i tak nie ma nic na siebie, no to tak na dobrą sprawę i tak nie jest to żadne realne zabezpieczenie. Tutaj jeśli chodzi o kwestie jakichś też jeszcze dodatkowych zabezpieczeń, no to też bardzo często stosowane są weksle albo kary umowne. No i tutaj mamy sytuację analogiczną. Jeżeli po prostu okaże się, że nasz kontrahent to na przykład spółka z jakimś minimalnym kapitałem, nie mająca na siebie nic, żadnego majątku, no to też to po prostu dostaniecie oczywiście wyrok pozytywny, tylko że później dostaniecie świstek o tak zwanej bezskuteczności egzekucji. I tutaj ktoś powie, no dobrze, no to ale w takim razie są jeszcze na przykład członkowie zarządu i też jeżeli byście dokonywali jakieś po prostu nawiązywania relacji tego typu, jak na przykład umowy pożyczki ze spółkami z o.o., no to tutaj też warto, żeby wtedy prześwietlić, kto jest w zarządzie, bo oczywiście odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. wygląda w taki sposób, że jeżeli spółka staje się niewypłacalna i nie możemy ściągnąć ze spółki, to wtedy, o ile nie zaistniały przesłanki wyłączające winę członków zarządu, czyli nie został zgłoszony na przykład wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie, no to wtedy możemy dobrać się tak do majątku nawet osobistego członków zarządu. No tylko tyle, że w takich spółkach wielokrotnie siedzą jakieś osoby z zagranicy, które również, no nie chciałabym tutaj brzydko powiedzieć, są po prostu słupami, ale też tak się zdarza. No i wtedy nawet jeżeli takie powództwo wystosujecie, no to znowu jesteśmy w punkcie wyjścia i też tych pieniędzy po prostu realnie nie będziemy mogli po prostu
prostu odzyskać, tak? Także tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o to, co tutaj pisze Bartek, że może powiedz coś Elu od siebie według doświadczenia wielu spraw, ja może wam to w ogóle wyświetlę, tak? O różnych zabezpieczeniach i różnych typowych obiekcjach, no to z reguły właśnie obiekcją jest to, no, że te zabezpieczenia, no to one tak naprawdę są tylko takie papierowe, tak, a w rezultacie to wcale realnego zabezpieczenia nie dają. Natomiast jeżeli mówimy o pożyczki pod zastaw nieruchomości, tak, no to tutaj już to zabezpieczenie jest jak najbardziej no, pewne, tak, tylko tyle, że musimy też pamiętać w takiej sytuacji, że to, że mamy hipotekę ustanowioną na nieruchomości, to żebyście tutaj też nie pomyśleli, tak jak wielu błędnie myśli niedoświadczonych inwestorów, że jeżeli mamy wpisaną hipotekę, to te pieniądze na pewno odzyskamy. No nie, no gówno prawda, dlatego że jeżeli na przykład naszym dłużnikiem będzie osoba, która ma zobowiązania alimentacyjne, no to jak wiemy, zobowiązania alimentacyjne wyprzedzają hipotekę. I mało tego, po nowelizacji w lipcu tego roku doszło do istotnej zmiany przepisów, jeśli chodzi o zabezpieczenia. I kiedyś było tak, że jak mieliśmy jakąś relację na przykład z dłużnikiem alimentacyjnym, no to wtedy komornik tak jakby zabezpieczał tylko ten dług stary i bieżące, tak, alimenty. Natomiast teraz przepisy się zmieniły i komornik zabezpiecza alimenty przyszłe aż na rok do przodu. Więc teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że na przykład ci ludzie mają na przykład, nie wiem, dwoje dzieci, troje, no i średnio, nie wiem, na jedno zasądzone alimenty w wysokości 2 czy 3 tysiące złotych, no to zobaczcie, jak duży może być ten dług i co z tego, że wy macie hipotekę, jak i tak naprawdę w przypadku ewentualnej licytacji i nieruchomości, no to po prostu może nie wystarczyć forsy dla was. Kolejna zmiana przepisów, która była, no a weszła w październiku, to jest też niekorzystna dla osób, które jakby zabezpieczają się na hipotece, dotyczy to sytuacji takiej, że nasz ustawodawca powiedział, że jeżeli podczas sprawy karnej zostanie jakby zasądzony obowiązek naprawienia szkody, no to również te roszczenia jakby z tych wyroków karnych, one wyprzedzają hipotekę. I oznacza to, że na przykład, jeżeli mielibyśmy taką klasyczną sytuację, na przykład ktoś pożycza pieniądze, ale nie ma zamiaru ich oddać, takie sytuacje czasem się zdarzają, no i zostanie tak jakby podany do sądu dwutorowo. Z jednej strony o zapłatę w postępowaniu cywilnym, ale również i na przykład złożone zostanie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, oszustwa, że ktoś po prostu pożyczał kasę, no a wcale nie miał ochoty jej oddać. No i wtedy na przykład taka sprawa będzie zakończona w taki sposób, że ktoś dostanie wyrok skazujący, ale obok tego wyroku będzie jeszcze miał zasądzony obowiązek naprawienia szkody, oczywiście w tym postępowaniu karnym w postaci tego, że musi oddać tą kasę, a to mogą być duże roszczenia, no to też te tematy z tego wyroku karnego, one wyprzedzają hipotekę. Czyli teoretycznie może zdarzyć się tak, że ta osoba, która zabezpieczyła się na hipotece, a no trafiła na takiego po prostu nierzetelnego kontrahenta, który również będzie skazany w postępowaniu karnym, no to może być z tym kłopot. Dlatego też, żebyście tutaj, hipoteka jest jak najbardziej jednym z najmocniejszych zabezpieczeń, natomiast też należy weryfikować osobę i oczywiście nieruchomość, na której tą hipotekę się ustanawia. Tutaj jeśli chodzi o hipotekę, no to też pamiętajmy, że no jeżeli będziemy chcieli się z hipoteki zaspokoić, no to musi dojść do sprzedaży tej nieruchomości. To nie jest tak, że sobie jedziemy i mówimy, dobra, to teraz aktualnie, nie wiem, będziemy realizować hipotekę, tak? Także to musi być proces, także to też nie jest tak, że w 5 minut te środki odzyskacie. Okej. Okay.
Tu mamy tak, Bartosz pyta jeszcze, jak wyglądają aktualnie publiczne zbiórki, na przykład na daną inwestycję. Słyszałem, że właśnie nadchodzą pewne zmiany, brak zbiórek ogólnych, ale tylko pod konkretny cel. Na tą chwilę jeszcze jako takich, nie wiem, szczególnych zmian nie ma, także myślę, że jeżeli to wszystko zostanie wprowadzone, to na pewno będziemy się tym zajmować. Sylwia, tutaj bardzo fajne pytanie, a co z KNF-em, tak? Czy te pożyczki prywatne to są legalne. No generalnie jakby no tak, możemy pożyczać pieniądze, natomiast no niemniej jednak, jeżeli robimy się taką trochę quasi instytucją finansową, no to trzeba uważać, czy przypadkiem no nie będzie to podlegało właśnie pod taką działalność, a co za tym idzie, konieczność no, uzyskania stosownych zezwoleń, tak? Także no to są tematy takie dosyć, tutaj widzicie, tu problem polega na tym, że tu nie ma jakichś takich konkretnych przepisów, które wprost o tym mówią. Natomiast no jeżeli coś nosi znamiona prowadzenia takiej działalności, no to może tutaj jakby, no tak jak Sylwia stwierdziła tutaj, czy to jest legalne, no to legalność może zostać poddana pod pewną wątpliwość. Albert pyta, witam, jak zapisać umowę inwestorską, czy pisać ją u notariusza. Powiem w ten sposób, niekoniecznie. Sama umowa, cała jej treść w mojej ocenie nawet nie ma sensu, żeby ona była robiona w formie aktu notarialnego, natomiast wszelkie zabezpieczenia w postaci no oczywiście rygorów egzekucji, ewentualnie jakichś tam tematów związanych z umowami poręczenia i tak dalej, no i oczywiście też, no jeżeli zdarza się tak, że zawieramy taką umowę na przykład nie będąc jednocześnie w jednym miejscu, no to też trzeba zadbać o podpisy notarialnie poświadczone, żeby nie było jakichś numerów, że gdzieś tam ktoś, prawda, no powie, że to nie on się podpisał, no to są już takie skrajne przypadki, ale się zdarzają, no i też musicie oczywiście uważać, kiedy umowa zawierana jest przez pełnomocnika, też trzeba pamiętać, żeby zawsze dodać oświadczenie, że to pełnomocnictwo nie zostało odwołane, nie zmienił się jego zakres, dlatego że no jeżeli ktoś no będzie tylko jakby pełnomocnikiem, za którego się podaje, a tak naprawdę w istocie nim nie jest, to taka umowa może być uznana za nieważną. Także słuchajcie, czy z tego zakresu jeszcze macie jakieś pytania? Powiem w ten sposób, generalnie jeżeli chcecie pożyczać komuś kasę albo dawać tą kasę tak na jakąś tam wspólną inwestycję, to nie jest nic w tym złego, tak robi się biznes. Tylko kluczową kwestią jest to, żeby zweryfikować swojego kontrahenta, no i też szukać podmiotów, które dają chociażby zabezpieczenia takie jak no tutaj pani Agata, tak, która dzisiaj niestety do nas nie dotarła, a mianowicie na hipotece i wtedy macie no dużo większą pewność, tak, ta nieruchomość jest. I natomiast no też tutaj no nie będę wam tutaj opowiadać głupot, że to po prostu jeżeli jest hipoteka, no to już na pewno gdyby cokolwiek poszło nie tak, no to w bardzo prosty sposób w przeciągu kilku dni czy nawet miesiąca to wyegzekwujecie, no bo tak też to nie wygląda, dlatego przede wszystkim trzeba, szczególnie jeżeli mówimy o powierzaniu większego kapitału, o większych inwestycjach, to naprawdę dość rzetelnie tych swoich kontrahentów sprawdzać, bo na rynku dzieje się różnie i okej, czasami jest tak, że rzeczywiście, jeżeli realizujemy jakiś tam wspólny cel biznesowy, to musimy pamiętać też, że to są nieruchomości i też, żebyście nie panikowali, że jeżeli ktoś, nie wiem, gdzieś tam się wam spóźnia tydzień, dwa z tym, żeby zwrócić wam, krótko mówiąc, pieniądze, tak, czy jakiś tam umówiony procent, to jeszcze na spokojnie, tak, to jeszcze nie powoduje tego, że no na pewno coś się strasznego zadzieje. No niemniej jednak, jeżeli no widzicie, że sytuacja trwa długo, no to też no, trzeba wtedy zaczynać jakieś tam działania, no bo może się zdarzyć tak, że po prostu wasz dłużnik
no będzie też no gdzieś tam chował majątek, więc też no tutaj czas gra na waszą niekorzyść i tutaj też sugeruję, że jeżeli no jest to podmiot, który coś no na siebie ma, tak, a roszczenie jest dosyć duże, no to żeby szybko korzystać z opcji zabezpieczenia tego, tak, czyli ewentualnie składać powództwa stosowne i wnosić o to, żeby na przykład wpisano zakaz zbywania na nieruchomości, które taki dłużnik posiada, no bo później po prostu może być za późno, tak, także tak to wygląda. Także słuchajcie, no sytuacja jest, no jest taka dosyć trudna, bym powiedziała, dlatego że no z reguły, jeżeli coś zaczynamy ustalać, no to wszystko wygląda, że to jest okej. W ogóle tych tematów takich gdzieś tam, prawda, że daj pożyczkę, ja ci zapłacę bardzo duży procent na rynku, jest sporo. No niemniej jednak zachęcam do tego, żeby te dokumenty po prostu redagować bardzo skrupulatnie, weryfikować swoich kontrahentów i 10 razy się po prostu zastanowić, bo ja wiem, że inflacja, że słabo jak te pieniądze leżą na koncie, no ale jeszcze dużo gorzej, kiedy one są u kogoś, kto po prostu nie będzie chciał ich zwrócić. Okej. No dobra, tutaj no Sylwia, czy nie lepiej byłoby uczciwie emitować papiery dłużne tym mniejszym deweloperom? Być może, natomiast no myślę, że tutaj no rozwiązań na rynku jest wiele. No mówimy tutaj i o mniejszych kwotach, jeśli chodzi o pożyczki większych. Także ten model funkcjonował, będzie funkcjonować i trzeba też z tego po prostu korzystać, tak? Tylko robić to mądrze. No i przede wszystkim pamiętać o tym, że od tego roku przepisy się zmieniły, no i też w niektórych aspektach, chociażby te wierzytelności hipoteczne, no to one już nie są aż tak dużym zabezpieczeniem, jak były kiedyś, aczkolwiek no jeżeli chcemy robić biznes, no to w każdym biznesie też no jakieś tam ryzyko jest. No i po prostu, no jeżeli chcemy zarabiać, dużo zarabiać, no to w pewnym momencie musimy się też na to ryzyko prawdopodobnie zdecydować, natomiast mądrze, no a jak widzimy na przykład, że naszym kontrahentem jest spółka, w której zarządzie po prostu są osoby jakieś zupełnie nikomu nieznane, bez swojego majątku, to też nie jest powiedziane, że z takimi podmiotami macie nie robić interesów. Absolutnie nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, ale szukajcie wtedy już jakichś innych zabezpieczeń, tak? Czyli na przykład jakieś umowy poręczenia, czy zabezpieczenie na przykład na nieruchomości będącej własnością kogoś z rodziny i tak dalej, czy na nieruchomości, która jest w majątku na przykład jednego z udziałowców. I wszystko się da, tylko no tutaj trzeba to odnieść po prostu do konkretnego przykładu, do konkretnej jakby okoliczności i analizy transakcji. Także słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania? No, temat jest na tyle rozległy, że na pewno ja zachęcam do tego, żeby po prostu no, nauczyć się redagować też takie dokumenty, nauczyć się sprawdzać tych kontrahentów. To oczywiście to nie jest materiał na webinar, takie warsztaty mamy, prowadzimy je podczas Akademii Prawa Nieruchomości, która rusza już w styczniu. Są to warsztaty z dokumentacji w obrocie nieruchomościami i te wszystkie właśnie umowy pożyczki, wszelkie tematy zabezpieczeń umownych i to w aktach notarialnych, zarówno kiedy kupujemy nieruchomości, czy właśnie udzielamy chociażby finansowania, to wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze i po prostu uczymy się tego wszystkiego redagować. No dzisiaj no niestety nie udało nam się spotkać z panią Agatą, która też by powiedziała w jaki oni model biznesowy mają. Także no myślę, że to nadrobimy. Tutaj jeszcze pyta Sylwia, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie da się jeszcze jakoś zrobić. Słuchajcie,
przewłaszczenie na zabezpieczenie nie zniknęło z kodeksu cywilnego. Dalej jakby ta forma jest, tylko tyle, że po prostu notariusze nie chcą tego robić, dlatego że poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie dochodziło do bardzo dużych nadużyć. No i no niestety, ale no po prostu to spowodowało, że teraz notariusze odmawiają tych czynności. Ja osobiście no nie do końca się z tym zgadzam. Jest to jedna z najlepszych form zabezpieczenia, przewłaszczenie na zabezpieczenie. Niemniej jednak rzeczywiście, tak jak tutaj Sylwia napisała, no czy to w ogóle da się zrobić, no to da się to zrobić, ale rzadko i notariusze tego robić po prostu nie chcą. Także słuchajcie, no tak to wygląda. Myślę, że ten temat jeszcze będziemy poruszać wielokrotnie. Na ostatniej konferencji, którą tutaj mieliśmy w ramach Akademii Prawa Nieruchomości, też omawialiśmy to i w kuluarach, i ze sceny, dlatego że no, ten temat jest, on istnieje. No niestety zdarza się tak, że ludzie po prostu pożyczają kasę i jej nie oddają, i później no, nawet świetni prawnicy nie są w stanie tego wyegzekwować, no bo jeżeli te osoby nic na siebie nie mają, no to nic nie zrobimy. Dlatego bądźcie czujni, ale też żebyście też strasznie się nie bali wchodzić w takie inwestycje, dlatego że jest szereg podmiotów, które robią to naprawdę okej i możecie wspólnie naprawdę super zarabiać i każda ze stron będzie miała swój interes, tylko po prostu to weryfikujcie i miejcie świadomość, że no jeżeli dajecie pieniądze bez żadnych zabezpieczeń, czy z zabezpieczeniami takimi tylko, które mogą okazać się zabezpieczeniem na papierze, no to po prostu tej kasy jest opcja, że jeżeli ktoś, no to już nie mówię, że będzie chciał oszukać, tak, ale że po prostu gdzieś tam no, plan biznesowy się nie zrealizuje, no to będzie kłopot, żeby te pieniądze odzyskać. No i słuchajcie, tutaj jest z nami również Artur Orzełowski, który jest wspólnikiem Agaty, także tutaj zapraszamy oczywiście też na ich Akademię Inwestora, gdzie była właśnie między innymi na temat finansowania różnych przedsięwzięć będziemy rozmawiać. Tutaj widzę, że mamy super atrakcję, bo gościem na tym spotkaniu będzie również Patryk Wega i odpowie o zarabianiu na filmach. Także ja z przyjemnością będę na pewno tego wykładu i Patryka słuchać, chętnie go poznam, bo nie widzieliśmy się nigdy na żywo. Także ja też będę tam miała swoją prelekcję. Będę też mówiła o tym, jak realnie zabezpieczyć się zarówno w dokumentach, ale i w procesie weryfikacji kontrahenta i jaki ja mam sposób na to, żeby inwestować w nieruchomości nie tylko dochodowo, ale przede wszystkim bezpiecznie. Także tutaj zarówno w imieniu Agaty, jak i Artura ja serdecznie Was zapraszam. No i mam nadzieję, że z Wami się tam spotkam, więc jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, to też możecie czy do Artura, czy do mnie po prostu napisać. No i oczywiście Sylwia to zawsze musi ostro skomentować. Ela, następny film Wegi będzie o Tobie. Nie jest to wykluczone. Nie jest to wykluczone, także z przyjemnością. Słuchajcie, to może tym miłym akcentem po prostu zakończymy i tutaj udamy się na tak zwany piątek, piąteczek, piątunio, tak? Także życzę Wam naprawdę udanego weekendu. Ja osobiście już nie mogę się doczekać konferencji u Artura i u Agaty. Myślę, że po prostu powinniście tam być. No i takie atrakcje, jakie tam mają nam zapewnić, to myślę, że warto. No i co, oczywiście tradycyjnie jeszcze na koniec chcę Wam powiedzieć, że ruszyła już Akademia Prawa Nieruchomości. Od stycznia startujemy z zajęciami, także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę dołączyć, to
to zostało kilka miejsc, no i pierwszy zjazd, totalna petarda, tego jeszcze na rynku w ogóle nie było, czyli flipy na stanach prawnych, przedstawiam tam mój swój autorski system poukładany tak, żeby wiedzieć, jak rzeczywiście szukać tych nieruchomości, jak robić analizę, jak robić strategię, także tutaj no, wydaje mi się, że każdy, kto chce działać na obecnym rynku nieruchomości, to powinien tam być, dlatego że no, tam będziemy dawać rozwiązania na dzisiejsze czasy, będzie o udziałach, o kupowaniu nieruchomości z licytacji komorniczych, od syndyków, o prepakach, o postępowaniach egzekucyjnych, właśnie o tych zabezpieczeniach umownych, także warto, żebyście byli, no, a jeżeli ktoś już chce naprawdę mieć takie kombo i takiego trochę MBA-a nieruchomościowego, no to oczywiście zapraszam do całego cyklu Akademii. Możecie to sobie wszystko zobaczyć na mojej stronie szkolenia.liberda.pl i tam macie zakładkę Akademia i tam słuchajcie, macie cały bogaty program. On jest nieco zmodyfikowany niż ten zeszłoroczny, dlatego że dostosowaliśmy go do potrzeb dzisiejszego rynku i tak, żebyście po prostu wyciągnęli totalnego maksa. No dobra, słuchajcie, ja cieszę się, że byliście. No trochę dzisiaj nam się zrobiło zamieszanie, ale nadrobimy zaległości, ale bardzo się cieszę, że jesteście, że mogłam się z Wami chociaż na krótko zobaczyć, także będziemy w kontakcie, niebawem jakiś kolejny webinar z ekstra tematu, a tymczasem słuchajcie, kto jeszcze nie dołączył do Akademii, to koniecznie klikajcie, piszcie do nas, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to ja i cały zespół jesteśmy tradycyjnie do Waszej dyspozycji, no i też oczywiście przypominam Akademia Inwestora, także też możemy się tam spotkać. No dobrze, ode mnie tyle, widzę pytań więcej nie ma, także jeszcze raz życzę udanego weekendu i do zobaczenia. Pa!